Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Jeśli trafiłeś na ten film, to najprawdopodobniej dlatego, że twój komputer nie chodzi tak dobrze, jakbyś chciał. Tak więc w dzisiejszym filmie opowiem wam, jak przyspieszyć Windowsa 10, usuwając z niego telemetrię. Tak więc, moi drodzy, słowem wstępu, telemetria jest to taka funkcja systemu Windows 10, która ma za zadanie zbieranie wszelkich danych z systemu, jak dany użytkownik go używa. Następnie później te dane są przesyłane na serwery Microsoftu i służą one tam w celach statystycznych, a także w celach targetowania reklam. Przynajmniej to jest to, o czym wiemy, do czego Microsoft wykorzystuje te dane. I o ile w przypadku nowych komputerów, które mają dyski SSD, to nie jest aż tak zauważalne, tak w przypadku tych starych, które mają dyski HDD, no to jest to bardzo zauważalne, ponieważ w momencie, kiedy Windows rozpoczyna swoją procedurę zbierania danych, no to ten dysk... Duchaj się musi zgadzać. Tak, Windows niesamowicie mieli wtedy dyskiem twardym, co bardzo w znaczący sposób odbija się na responsywności całego systemu operacyjnego. Tak więc w dzisiejszym materiale pokażę wam, jak usunąć telemetrię z Windowsa 10 za pomocą skryptu optymalizacyjnego. Tutaj taki mały disclaimer. Nie ponoszę odpowiedzialności za to, że coś wam się w systemie Windows wywali. Ponieważ no, Windows to Windows. To, że u mnie działa po zastosowaniu tego skryptu, wcale nie musi oznaczać, że u ciebie będzie zachowywał się tak samo. Jeżeli macie większe parcie na wydajność, no to ten pomysł jest jak najbardziej w porządku. Jednakże jeżeli bardziej od wydajności cenicie sobie stabilność systemu, no to raczej odradzałbym zastosowania tej metody na waszym komputerze. Okej, moi drodzy, no i witam was bardzo serdecznie na moim pulpicie. Tak więc skrypt, który wam dzisiaj chcę zaprezentować, to właśnie znajduje się tutaj. Wymaga on oczywiście podania uprawnień administratorskich. Oczywiście to jest na dobrą sprawę plik BAT, więc jeżeli ktoś z was jest ciekawy, co w środku się znajduje, to możecie bez problemu sobie to sprawdzić. Gdybyście mieli jakieś obawy, że jest to jakiś skrypt, który chce wyrządzić wam coś złego. Po pierwsze, co musimy zrobić, to utworzyć punkt przywracania systemu. Zasadniczo, jeżeli ktoś z was jest ciekawy, co dany tryb robi i chcecie wiedzieć to szczegółowo, polecam wybrać użycie opcji numer 1, ponieważ tutaj jest wszystko wyszczególnione, co dana opcja robi, co usuwa, co wyłącza, więc gdybyście mieli jakieś problemy bądź byli ciekawi, co dany tryb robi, no to polecam sobie tutaj to przeczytać wszystciutko. Ogólnie rzecz biorąc, skrypt na dobrą sprawę ma 3 różne tryby. Jest to tryb Core dla was, którzy chcą używać kafelków. Tryb Adv, który nie jest zalecany w przypadku, kiedy używacie kafelków, ponieważ nie usuwa on kafelek, jednakże mogą występować różne problemy z działaniem aplikacji typu Universal Windows Platform. Trzeci o nazwie High, który zasadniczo usuwa wszystkie możliwe aplikacje Universal Windows Platform, włączając w to nawet kalkulator czy galerię, więc ten ostatni, trzeci tryb polecam tylko i wyłącznie osobom, które naprawdę wiedzą, co robią i nie boją się w razie czego przeinstalować systemu. Dla dzisiejszej prezentacji ja uruchomię sobie tryb pierwszy, czyli Core, który po prostu zablokuje telemetrię na moim komputerze.
Tak więc jak widzicie, skrypt dobiegł już do samego końca. No i nasz komputer jest wyczyszczony. Ogólnie teraz jedyne co trzeba by było zrobić, to uruchomić komputer ponownie. No tak więc jak widzicie, nawet na dość mocnym komputerze, taki jak mój, ten skrypt optymalizacyjny ma co robić i troszeczkę to zajmuje. Tak jak mówiłem, jeżeli jesteście niezbyt zaawansowanym użytkownikiem, to raczej odradzam Wam te mocniejsze tryby, raczej skupiłbym się na tym trybie Core, żeby po prostu usunąć telemetrię. Jednakże jeżeli ktoś z Was ma ochotę pobawić się w tak zwane klocki Lego, może użyć sobie trybu High, który usuwa totalnie wszystkie aplikacje UWP. No i potem można sobie troszeczkę poskładać, tak jak z przysłowiowych klocków, system operacyjny troszeczkę po swojemu z użyciem tylko i wyłącznie aplikacji ze swojego wyboru. Tak więc moi drodzy, to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam nieco zoptymalizować Wasze komputery oraz że czegoś się nauczyliście w tym filmie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!